Cześć, tu Madzie i witajcie w kolejnym odcinku z gry The Sims 4. Słuchajcie, u nas nastąpiły pewne zmiany. Niejednokrotnie mówiliście, że Iwa powinna mieć podwójne łóżko, że powinniśmy się przeprowadzić, że w ogóle zmienić wygląd domu i tak dalej. I tak też się stało. Myślałam, żeby się przeprowadzić do innego domu, jednak z tym domkiem już się w jakiś tam sposób zżyłam, więc stwierdziłam, że zostaniemy tutaj, a ja po prostu domek przerobię. I otóż tak to teraz wygląda, że tutaj na środku pojawiły się schody, które oddzielają kuchnię jadalni od salonu. Co prawda salon teraz zrobił się taki troszeczkę mały i ciasny, ale myślę, że on też ma swój taki urok. Za to tutaj jadalnia jest tak bardziej przesunięta w tą stronę i wydaje mi się, że wygląda to lepiej. I tak, jak jesteśmy na dole, to chodźmy tutaj do pokoju, który miał chyba Dagmar, albo on był dziecięcy. To był chyba dziecięcy pokój. To więc tutaj będzie sobie mieszkał Maksym. Tak, bo Maksym ma być romantykiem, więc stwierdziłam, że taki styl troszkę a la wiktoriański, troszkę czerwieni, taki wiecie, namiętność, romans, te sprawy, więc niech tak to wygląda. Kupiłam mu gitarę, niech się nauczy chłop grać na gitarze, będzie nam śpiewał serenady miłosne i tak dalej. I w ogóle grał ludziom na nerwach. Natomiast Kilian, przyszły pan doktor, zrobiła mu taki pokój, nie wiem jak go określić, taki nie tyle surowy, co nie wiem, zasadniczy, taki właśnie w szarościach, biel, czerń, jakieś bardzo drobne elementy koloru tutaj są. Jeszcze, czekajcie, o, w ten sposób, tutaj jest półeczka na książki. Co ja tu mu dałam? Aha, jakiś składzik z czymś tam. Więc w ten styl właśnie zrobiłam jego pokój i chyba mi się bardziej podoba niż pokój Maksyma. Taki ciekawy jest. Tak, i nie zapominajmy o naszych dwóch najstarszych członkach rodziny z rodzeństwa, którzy mieszkają na górze. Tak, tutaj mamy jako taki niby to przedpokój, ale zrobiłam też tutaj taki pokój, no, że mogą sobie siąść, posłuchać muzyki, taki troszkę do odpoczynku. O, właśnie, Dagmar się, słuchajcie, obudził. A to idź sobie coś zjedz, albo coś ugotuj. Weź nie tego, czekajcie. Ja go wyślę do gotowania i zaraz wrócę do prezentacji. O, weź tu wyrzuć i weź gotuj. O, masz, zapiekankę sobie zrób. Tak, to jest Dagmara pokój. On się nie zmienił praktycznie w ogóle. Taki, jaki był na dole. Dagmar, słuchajcie, zabrał wszystkie swoje rzeczy, jakie miał w tamtym pokoju. Jedyną nowością, co tutaj się znajduje, to jest biurko, komputer i krzesło. A tak wszystko, co on tam miał, to wszystko zabrał. Nie mówcie, że lodówka się popsuła. Dagmar. Dagmar. Podejdź tu. Hello? Dagmar. Ja wiem, że ty jesteś w samozachwycie z tym pokojem, no ale proszę ciebie. A spać? Spać? A spać tak? No to śpi! Jest 6 rano, w sumie jest czwartek chyba tam. O, chłopaki się obudziły, czekajcie. Muszę ich ogarnąć. Dobra, ty jesz to jedz. A Kilian a też je, no to spoko. Madzia pogodna do toalety. Bardzo dobrze. A Dagmar, skoro chce spać, to nie śpi. Widocznie jego staruszko mu pasuje. Więc Dagmar, słuchajcie, to taka troszkę jakby to go określić. Taka trochę melepeta. On się przywiązuje do rzeczy, on nie lubi zmian. On ma taki swój świat, swoje garnki i tak dalej. Więc jego pokój praktycznie wygląda tak samo. Tak, jeszcze regały chyba doszły. Jeden regał doszedł. Tak, nawet dywan, słuchajcie, on ten sam zabrał. Nawet kolor ścian jest identyczny, zasłonki są te same. Więc tak się prezentuje pokój Dagmara. On jeszcze dodatkowo tutaj ma swoją prywatną łazienkę. Taka. Nie miałam pomysłu na jego łazienkę, żeby była jakoś w pewien sposób wyjątkowa. Natomiast pokój Iwy. Iwa, słuchajcie, jako taka zła buntowniczka, artystka i w ogóle. Jej pokój jest tutaj, jak widzicie, troszkę w stylu muzycznym, bo ona gra na gitarze. Tutaj jakieś plakaty, bo jest nastolatką, jeszcze jakaś tablica, bo do szkoły chodzi, plecak, nie? Tutaj już z drugiej strony sztaluga, bo chce być artystką. No wiadomo, jakieś książki, jakieś nie wiadomo co. Troszkę maskotek. Taki bardzo mieszany styl jej chciałam zrobić. Taki powiedzmy troszkę chaos nawet. Tak, a tutaj jej łazienka. Stwierdziłam, że łazienka musi być taka
troszkę mroczna, więc jest czarna i wszystkie elementy jej są białe. A domek, słuchajcie, z zewnątrz, już wam pokazuję, jak się prezentuje. O, właśnie w ten sposób, tak zachowałam, słuchajcie, te właśnie takie okna, tylko podniosłam to wszystko wyżej i myślę, że jest nawet fajnie. Na początku nie byłam przekonana ze względu na... na te schody, że one tak troszkę tutaj zmniejszyły to pole, ale mieszkaliśmy w gorszych warunkach, powiedzmy sobie. No i w ogóle wytraciłem się ze wszystkich pieniędzy i tak to wygląda. Dobrze, dlaczego ty jesteś nieszczęśliwy? Ty zresztą zawsze jesteś nieszczęśliwy, to weź sobie prysznic, zostaw książkę. Zresztą ty zaraz jedziesz do szkoły, z tobą jest okej. Okay. Iwan, dlaczego ty śpisz, dlaczego jesteś głodna? Jak zwykle, głodna do szkoły. Dagmar, idziesz do szkoły? Aha, to ty po prostu miałeś dzisiaj obiekcję, żeby cokolwiek gotować. No spoko. Madzia do tortu się rozochociła. Wojciech do toalety. W ogóle chciałabym, słuchajcie, przemalować, to znaczy nie tyle może przemalować, co jakoś przerobić pokój właśnie Madzi i Wojtka, bo on też dawno jakiekolwiek zmiany przychodził, tylko też z drugiej strony musimy najpierw uzbierać fundusze. Wojtku, właśnie, propos funduszy. A, jeszcze tutaj, patrzcie. Nie przerobiłam tego do końca, bo też chciałam zostawić troszkę pieniędzy. No, ciocia P sobie lata. Tutaj właśnie powstała pracownia malarska dla Madzi, bo Madzia ma tu teraz aspiracje też z tym malowaniem. Tak, tak, z malowaniem. Więc, Wojtek, no już przed telewizor. A co rano robimy? Biegamy. No, to idź biegaj. I tak, i tutaj jest pracownia malarska, tutaj chcę jeszcze wstawić taką komodę, gdzie będą jakieś owoce, jakaś niby martwa natura do malowania. Iwa, ja Cię proszę, zdobywaj przyjaciół, cała reszta ekipy również niech zdobywa przyjaciół. Tak? Tak, i propos jeszcze tego pokoju, jakiś oczywiście krzaczor, jakiś coś. Jakoś to po prostu sobie ładnie ogarnąć, ale to właśnie czekam na fundusze. W ogóle w pierwszym zamyśle miałam ochotę zlikwidować siłownię i tutaj byłby pokój Kiliana, tutaj Maksyma, tylko z drugiej strony wtedy pokój Iwy był na tyle mały, że nie mogłam wstawić tego podwójnego łóżka, którego chciałam, więc tak powstało piętro. Madzia do pracy idzie? Tak, Madzia idzie do pracy. Tak, wiem, pomyliłam się, ostatnio popatrzyłam się na robotę Wojtka niż na Madzi i tak to wyszło. Ale Madzia, tak, Madzia będzie teraz pracowała ciężko. Madzia, do pracy poszłaś. Dobrze, ty jak się panie nabiegasz, to tutaj weź... Aha, nie trzeba podlewać. Tak, mówiliście, że często trzeba je karmić, bo padną. No cóż, zdarza się. Weź prysznic. Średnia. Ostatni test z matematyki, do którego przystąpiła Iwa, nie poszedł jej najlepiej. Iwa dostała taką sobie ocenę, co może znacząco obniżyć jej średnią. Czy Iwa powinna poprosić o dodatkowe zaliczenie, czy po prostu bardziej się postarać o najwyższą ocenę następnym razem? Oj, spróbuj, może ci się uda. O, widzisz, poprawa oceny mała. Zawsze coś. Tak, Wojtek, idź tutaj się wypluskaj. Boże, jak nie zaliczają te testy. Kilian ma dziś dwa różne sprawdziany, ale jeden z nich... będzie bardziej ciężki. Zostało już mało czasu do nauki. Czy klient powinien spędzić cały pozostały czas ucząc się do cięższego sprawdzenia, czy wykorzystać ten czas porówno na naukę do obu testów? No to niech się do trudniejszego uczy. Co ci wyszło? A, pogorszenie. Ty się ucz! Musisz być mądrym lekarzem. Czego tylko 4000? Wojtek, jazdę pisać książki. Rozleniwiłeś się, cymbale jeden. O, właśnie, można byłoby jeszcze tutaj... O, może wesprzyj coś? Weź za 100 na razie. O, może być dla rodziców. Zostań ten telewizor. Masz szlaban na telewizor, no. Idź, napisz coś. Dlaczego ty nie umiesz pisać romansów? Czy ja go nie widzę? Dobra, napisz poezję. Cokolwiek. Czujesz się lepiej z tytułu, że tam wsparłeś tą zbiórkę, czy coś? A jest. Przyjemność dawania. Tak, ja nie miałam czasu, słuchajcie. Czekaj, mieliśmy napisać 50 paszczy,
Wojciecha. Tak. To będzie bestseller na pewno. Ja zapomniałam, słuchajcie, wypisać sobie tych karteczek wszystkich, które mam już z jakich miast pozbierane i jakich mi brakuje, ale myślę, że na za dwa odcinki to zrobię. A czemu za dwa? Bo dzisiaj jest czwartek, jutro jest, wiadomo, piątek, a w piątek po południu chcę wszystkich wysłać sobie znowu na wyprawę do lasu, bo siedzą w tym domu, dawno byli, gdziekolwiek, to niech jadą. Troszkę przyjemności też potrzebują, nie? No, pisaj, Wojtek, pisaj. Która godzina? 11. No to niedługo ktoś... Czy ktoś z dzieciarnia przyjdzie. Jak napiszesz książkę, to ci pozwolę pójść rybki połowić. Chyba, że trzeba nasze krowokwiaty pokarmić. Znaczy pokarmić, podlać na razie. O, tego trzeba będzie podlać, widzisz? Kto? Balin. Balin, no widzicie, jak ja wiem. A chodź. Chodź, Balin. Może ty zechcesz nam tutaj coś... Ten tagest... Dobra, chodź tu, Wojtek, Balina, przywitaj. Mam zaprosić do środka. Czekaj, Balin, spokojnie, tylko kwiatka podleję. Dobra. Jeden podlany. Ty chcesz być podlany? Nie chcesz. To nie. Weź tu. O, podyskutuj o grę. No nie musicie aż do domu wchodzić, nie? No, Balin, nie uciekaj. O, nowy pomysł możesz opisać. O, szalony plan chcesz. Gdzie ty to masz? Tak, teraz ci się musiał zmienić. Tak, teraz jesteś skupiona. Czekajcie, wyłączę to. I tutaj raczej już nic innego wyłączonego nie mam. Nie wiem, czym wyście tam poinspirowaliście, ale okej. Masz jeszcze o grze, możesz podyskutować? Idź dalej pisać. No dobra, już, będzie z was tej rozmowy. Jak to tu biega sobie? Grzegorz Nowak. Nie, jakoś taką właśnie znajomą twarz miał. Właśnie ostatnio jakoś mnie ludzie zaczęli tutaj interesować, co łażą po tym mieście. Dobra, ten jest w porządku. Ten też. Piszesz, Wojtku? No. Jesteś bardzo zainspirowany, to powinno ci dobrze pójść. No, pisanie książek tu masz ukończone. To tak, idź tutaj sobie... O, właśnie, Dagmar miał to wyrzucić. Co to by się zachciewa? No, naprawdę, umyłbyś się w tym basenie, że huhu. Dobra, nasza ekipa tu wróciła. A właśnie, też w ogóle chłopaków poprzebierałam, zapomniałam wam wspomnieć. Tak, Kilian, ty jesteś bardzo podobny teraz do Balina. A dobra, poróbcie sobie dzisiaj co chcecie, macie dzień dziecka. Weź zapal tu wszystkie świeczki. A, ślicznie. A, dobra, Wojciech. Aha, jak posprzątałeś, to zjedz coś? Ale co o to... Aha, sam sobie wziąłeś. Ja o ciebie dbam, troszczę się, a ty zawsze samowolka. No i po coś ty to tu rzucił? Sorry, syn ci zjadł. Dobra, to weź coś. Młoda dama, gdzie ty idziesz? Nie czytaj, jesteś głodna, bo widzę, że jesteś głodna. Proszę, ciastko sobie zjeść, potem na bieżni spalisz. Dagmar, ty jak skończysz... Dobra, najpierw skończ, bo jak ja ci każę gotować, to polecisz nie wiadomo gdzie. Tak, 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 tak. No, a ty jak skończysz właśnie, idź tutaj, o! Do kiny za ogródek. Zaraz, czekajcie, muszę zobaczyć, co on ma. Aha, dzisiaj znowu ten. Wędkujemy na sumę. Jest sum. Czemu wy dalej wszyscy jesteście skupieni? Przecież ja tu wszystkie aury powyłączałam. Nie, tu nie jest włączona. Ona była na tym, no. Dobra, mniejsza. Już, no.
To coś ugotuj, bo tu mało jest czegokolwiek. To zapiekankę w końcu, no, tak jak ciebie prosiłam. No właśnie, ty możesz posprzątać, chociaż... Tu ci... Aha, śmietnik przestawiłam, tak. Tak, przyszły pan doktor się uczy, niech się uczy. Gdzie jest Maksym? O, jakiś ty nieszczęśliwy. O, widzisz, zjedz sobie torcik, będzie ci lepiej. Aha, ty dopiero idziesz do tego tortu. No, to zjedz tort i pójdziesz grać na gitarze. Co się Balin nawiązał? No tak, papa. No, wędkuj na to przynętę. A ty co znowu nieszczęśliwe? Boże, tobie całe życie niedogoda. Co, w kieszeniach pewnie coś kitra śmierdzącego. Ale nie. A, znakomitą robotę wykonała. Awansu to nie łaska dostać, jasne. Idź, Madzia, tutaj pisz te raporty. No. No serio? Kilian, idź to napraw, no. Tak, ty gotuj. Maksym. Ty się już najadłeś? Najadłeś. A to gdzie ten twój pokój? Tutaj. To proszę. O. Ćwicz. Tak, sum to sum. Dobra, łap znowu na przynętę. Znowu na suma. Jak ci tutaj idzie? No, jeszcze jedna, to ci to za pulta, a potem będziesz łapał już zwykłe rybki i też, żeby były świetne sztuki. Dobra, Madzia sobie działa. No, na pewno, tak. Do lodówki. Idź jeszcze zrób jakieś ciastko czy coś. O, widzisz, czekoladowe. Zostaw komputer. Iwa, co ty robisz, dziewczynko? Aha, lekcje sobie odrobisz. To proszę cię bardzo. O, później może byś sobie poszła właśnie coś namalować. Albo wiem, pójdź sobie troszkę poboksuj, a później możesz iść do siebie malować. Tutaj proszę. Może być klasyczny dusz. Nie wiem, czym się rozbawiłeś, ale cieszę się twoim szczęściem. Boże, ten tutaj rympa. No, podstawy jakieś są. No co, powycieraj to. Co ci tu jest jeszcze brudne? Jak coś jest brudne, to sobie posprzątaj. Proszę, wyrzuć. I wiesz co, idź umyj do toalety i spać, bo gitarę zawracasz dzisiaj. Będziesz takim marudnym lekarzem. Wiem, ginekologiem zostaniesz. Przynajmniej będziesz miał powód do marudzenia. Aha, Wojtek już suma nie ma. O, masz kolegę, Wojtek, patrz. O, pan Sosno. Senior. A o, to już złapałeś. No widzisz, to złap na jakąś inną przynętę. My nie mamy dużo jakichś rybek. Masz na to coś łap. Możesz tutaj zagadać do pana? Podczas łowienia, tak? Chyba nie, bo musiałbyś przerwać. Możesz tak przerwać, zagadać i dopiero dalej łowić? No, konia? No dobra, zostaw go. Łów i teraz sprawdź, czy można. O. O, tobie ładnie to idzie. No ale dobra, słuchaj. Co za dużo, to niezdrowo. Jeść, spać. Iwa, jak tam? No ważne, że masz tam jakiś poziom osiągnięty. Madzia, czekaj. Schowaj do lodówki. Weź prysznic na razie, zapewne jakiś wolny jest. Wojtek, a co? Wojtek, Dagmar? Nie, to...
Który wygląda tak samo? Maksym. Okej. Okay. Dobra, jedz. Czego ty stoisz jak kołek w płocie? I to jeszcze w pokoju swojego brata. Dobranoc. Iwa, tobie jak tam idzie? O, ładny obrazek malujesz. Dobra. Madzia. Madzia kąpiel bierze. Tak, bierz. Jeśli musisz koniecznie. Weź to wyłącz. A, kluskaj się, kluskaj. Jesteś mało słodko dziewczynka. A. Dobra. Wojtek, idź już w domu, no. Po nocy ryby nie biorą, bo nie widzą. Idź tu skorzystaj. Te już śpią, Madzie śpi. Iwa, daj spokój już temu obrazkowi. Tutaj idź ze swojej nowej wanny, skorzystaj i idź spać. Dagmar, tak, Dagmar, idź do siebie. Wojciech, toaleta, tak. I też możesz iść spać w sumie. Iwa, kładziesz się już tam? A nie, ty bierzesz kąpiel. Ciekawa jest ta łazienka właśnie taka. Inna. O, teraz się doczytała lepiej. Iwo, ja pomijam fakt, że ty się kąpiesz w sweterku. Ale czy ty musisz się zachować jak twoja matka adopcyjna? Aha. Wszyscy śpią, tylko ty musisz się chlapać. Dobra, powiedzmy, że jesteś czysta, wyłaź. No, raz. No, i się do łóżeczka. Dobra, piąta rano, a tu wszyscy mi się jakoś naraz tak zerwali, że ich ogarnąć biednych nie mogę. Dobra, Madzia chce grillować, się nie grilluje. Wojciech... Boże, Wojciech chyba chce coś gotować. Nie, on sobie weźmie porcję, to nie bierze. Ty w łóżku jesteś, ty wstałeś pogodny, ale głodny. Weź sobie... No, może to sobie zjedz. Boże, jak tu Madzia szaleje. Szalej, szalej, wyjeżdżacie na weekend dzisiaj. Jeszcze niech kasa od Wojtka przyjdzie i już będzie całkiem cacy. A czy ty, Madzia, jesteś... Tak, ty, Madzia, jesteś głodna. O Jezu, Maksym jest chociaż raz szczęśliwy. Nie, to Kilian jest marudny. Ja się nie dziwię, że wy jesteście nieszczęśliwe, jak tutaj talerz wam śmierdzi. Madzia, nie mów, że zrobiłeś porcję tylko dla siebie. No właśnie. Pikantna zupa. Dobra. Iwa, ty na pewno musisz tak, do toalety ja bym ci najpierw proponowała, a potem zjeść. A Dagmar, tak jak zwykle Dagmar głodny. No, ja wam teraz na koniec tygodnia popuściłam, nie odrabialiście lekcji ani nic, ale pamiętajcie, od poniedziałku zaczynacie ostro brać się za naukę. Właśnie, kiedy ty dorastasz, pani? W ogóle mówiliście mi, że ja mam nieprzedstawiony wiek Simów. Ja mam teraz życie na najdłuższe ustawione. Więc tak. Więc pierwszy w kolejności do urodzin jest Wojtek. Zubwar przy tym stole. Iwa, ty miałeś jeszcze jeść. No. Z tobą jest okej. Okay. Aha, tu sam poszłeś do toalety. Dagmar. Dagmar, nie gadaj, tylko jedz i też do toalety później. Z Madzią jest okej. Okay. A właśnie, czekajcie, bo wy mi mówiliście, że młodzi Simowie mogą mieć pracę. Ja chcę to poszukać. Jest, znajdź pracę. Ale nie, to Iwa nie pójdzie do pracy, pójdzie Kilian. On chce być dobrym panem lekarzem, więc on niech już się wprawia. No, a przynajmniej jesteś szczęśliwy chociaż raz. Tak, i właśnie Kilian dostał okulary po Madzi i też z racji, że ma być lekarzem, to wiecie, to tak poważnie będzie wyglądał. Kim ty powinieneś być jako młody lekarz? Robotnik fizyczny. Najlepiej zarabia. Ale czekajcie, 7:12? A może idź do McDonalda, tak jak u nas w Polsce to się przeważnie praktykuje. Nie, za mało zarabiasz. Dobra, będziesz baristą. Może być.
No Boże, ty miksologii masz się uczyć, Jezu. Jakie tam są inne jeszcze? Nie poczytałam w ogóle. Sklepowe, czy ja wiem? Oj, dobra. Nie, anuluj. Będziesz baristą i tyle. Nauczysz się. Jesteś zdolnym chłopakiem. Weź tutaj, ktoś nie daje, weź skończ to. Nie no, zostaw żabę. Jesteś nieszczęśliwy, to będziesz żabę oglądał. O, pooglądaj sobie sport. O, tutaj aurę emocjonalną ci włącza. Jezu, kto tu nasyfił? Wiecznie po was trzeba sprzątać. Dobra. A dlaczego właściwie telewizor wywołuje skupienie? Powinien rozrywki jakieś, czy coś? Tak, ekipa do szkoły. Madzia zapewne dzisiaj pracuje. Tak od 9. A Wojtek ma wolne. Ha, to jak wyjedzie na urlop, to dostanie kasę znając życie. A dobra, posprzątaj. Ty! Nie telewizja, tylko do szkoły. Raz. W ogóle trzeba będzie ci jakieś dziewczyny poszukać. Nie znasz na razie nikogo ciekawego. No nic, znajdziemy ci kogoś. Pojedziesz na ten, to w krzeczorach poszukasz. A co ty byś, Wojciechu, tu chciał? Weź tutaj, o. Proszę. Wydaj książkę może w końcu. Dawaj, tutaj trzeba popodlewać nasze roślinki. Niech urosną duże i piękne. Dobra, powiedzmy, że dzisiaj cię nie będę męczyła joggingiem, tylko idź na siłownię. No, masz. Biegaj bez potu, co by nie śmierdzieć. A co ty chcesz od Wojtka? Oj, weź mu gitarę, Madzie, nie zawracaj. Do toalety idźcie, nie. Czepiłeś się o picie i co ja z tobą zrobię? Tylko postaw to w sensownym miejscu. W ogóle ostatnio tutaj widziałam... No właśnie. Ktoś tutaj talerze zostawił. Ty gdzie to postawisz? No daj. Jeszcze na tym zarobiłam. Znowu ktoś pracę to mało zostawił. Biegasz? W ogóle jak ty z tym sportem swoim? Dobrze. Co ty masz najwięcej? Gotowanie, wędkarstwo, majsterkowanie. Boże, jakieś pianino nawet. Okej. Pomoc dla przyjaciela. Kolega, z którym Maksym chodzi do szkoły, nie przygotował się do dzisiejszego ważnego egzaminu. Ponieważ Maksym zdaje ten egzamin nieco wcześniej tego samego dnia, mógł z łatwością zapamiętać pytanie i podrzucić koledze odpowiedzi. Czy Maksym powinien to zrobić, czy raczej pozwolić, by kolega poradził sobie sam? Nie no, podziel się, ty jesteś romantyczny, dobry i w ogóle, nie? O, wyszło ci to na dobre. Pokaż, jak ty tam z tym stoisz. O, powinieneś się czegoś nauczyć. A to gitarę się nauczysz. Właśnie, to możesz sobie do ekwipunku wziąć tą gitarę? A to już było dzisiaj. Ucz się do trudnego. Boże, Kilian, ty, jak ty chcesz być lekarzem, jak ty wiesz, że masz pogorszenie oceny? Lekcji nie odrobił, pogorszenie oceny, no... Ale jesteś piątkowym uczniem, jakby co. Dobrze, Madzia poszła do pracy, czekajcie, chcę zobaczyć, czy mogę... Maksym, ale to ma Kilian wziąć. Nie, tylko ten, kto jest w domu, może wziąć, dobra. A Madzia, Madzia... Nie ty, Madzia, mówiłam. Pracuj ciężko. Wojtek, ty sobie jeszcze tu biegasz. O, siema pani gospodyni. Dobra, daj już spokój z tym bieganiem. Idź coś zjedz. Idź coś napisz. Mądrego. Albo nie. Wojtek pójdzie odwiedzić dzisiaj ciocię P, zanim pojadą na weekend. Tylko najpierw Wojtek niech zje. Kto popsuł, zaśmierdził łazienkę i wszystko inne? Przyszła sprzątaczka, niech sprząta i naprawia. No, przynajmniej bierze się do roboty, widać. Dobra, Wojtek, ty zjadaj. I idziemy cię ciepło odwiedzać.
No okej. Okay. Powiedzmy, że jesteś już najedzony. Poza psikusem biurowym. Dobra, to zemści się. Właśnie, już od razu. Dobra, tutaj. Nie no, sam idź. Albo weź ze sobą Balina. O, taka pocieszna dusza. Dobra. Ciociu, wszystko okej? Okay? Przywitaj się tutaj ładnie z ciocią. No, siema ciocia, co tam? Balin, od razu musi się wcinać. Ciocia jest pobudzona, ojoj. Ciociu, co ty chodujesz w ogródku? Obejmij tu ciocię, to w końcu rodzina. O, o rybkach porozmawiajcie. A teraz może sru na glebę. Co tam Jakub robi? Dobra, będzie z was, idź trochę z Kubą porozmawiaj, bo Kuba taki tutaj zapomniany troszkę. No. Co ty, Kubuś, tu robisz? Przynajmniej wiem, że dobrej muzyki słuchasz. Właśnie, porozmawiaj trochę z Kubą. Tutaj pewnie nasza laleczka jeszcze leży. Tak. No, niech sobie leży. Oczka jej pulsują. A możesz to ściszyć trochę. Dziękuję. O, podrzuć mu pomysł na historię. A, już nużąca od razu. No, i od razu przyjemna. Właśnie, zaprzyjaźnij się tutaj. Obejmij go jeszcze. Może coś zabawnego. Dobra, idź do ubikacji. Pamiętasz, Wojtek, tutaj jest ta ubikacja, w której się wiecznie zacinałeś za wanną. No. No, podziel się jeszcze pomysłami z nim. No, musiałeś już toaletę popsuć. Dobra, Wojtek, radź sobie sam, ja wracam do domu. Ej, dlaczego nie mogę na dzieciaków przełączyć? Dobra, Wojtek, wróć do domu w takim razie. Zostaw już Kubę, Kuba do nas przyjdzie. Kiedyś. Jeszcze i tak musimy na Madzie poczekać, aż ona wróci z pracy, żeby wyjechać na ten urlop. Tak, mam rozumieć, że ta pokojówka zabrała haracz? Co wy tu wyprawiacie, co? Dzieciarnia moja. Aha, kolejka do lodówki, która śmierdzi. Możesz sprzątnąć to jedzenie. Tak, Iwa oczywiście musiała podjumać. No to weź sobie to, co chciałeś i nie stój. Nie, ty posprzątasz, wiesz? Kilian! Ej, wziąłeś to, zjedz. Też sobie coś zjedz, nie wiem. Może być to. Albo coś innego. Dagmar chyba nic... Nie, Dagmar coś ma. Iwa, ty już zjadłaś? Iwa zjadła. No, to bądź teraz grzeczną dziewczynką, odrób lekcję, bo na poniedziałek macie być przygotowani wszyscy. Ty jak zjesz, Wojtek? O, jak polazłeś do komputera, to idź coś napisz mądrego. Napisz... Napisz poezję kolejną. I Macie nie naprawiła tego. Ale toaletę posprzątała, więc tyle dobrego. Tak, napisz poemiki. Naraz, który to jest najbardziej najedzony? Aha, to jest twoja praca domowa. Dobrze wiedzieć. To potem odrabiaj. Ty tu chyba jesteś troszkę nieszczęśliwy. Tak, weźmiesz prysznic.
I dopiero odrabiaj. Dagmar też niech odrabia. Madzia oczywiście dalej awansu nie. No nie nada. Dobra, to Madzia też jeszcze. No widzisz, Madzia, jak ty wiesz, co trzeba robić. Balin, nie teraz. Zaraz wyjeżdżam. Ty wypełnij te raporty. Skończysz wypełniać raporty, to pojedziecie. Macie całą sobotę i niedzielę na to. A dzieci muszą odrobić lekcje. Balin, nie stój kołek w płocie, bo i tak cię nikt nie wpuści. Tak, ty jak napiszesz, możesz coś zjeść. Ekran naprawimy, jak wrócimy. Na którym ty jesteś, Madzia, poziomie kariery, że tobie tak beznadziejnie idzie? Na 6, okej. Strasznie ci idzie w tej robocie. Może w kolejnym odcinku dopiero zatrybisz. A, Maksym. Aha, Maksym się kąpi. Dobra, jesteś czysty, byłaś. Jesteś szczęśliwy, to tym bardziej. No, Iwa już kończy, jak skończy, to będzie mogła sobie pooglądać. Już od telewizję. No, Balin w końcu poszedł. Albo nie wiem, czy nie trzeba naszych kwiatków podać. No nie trzeba. To nie. No możesz sobie... A komedię sobie pooglądaj. Teraz czekajcie, muszę ją przypinać, że tą książkę sobie skitrała tam, gdzie trzeba. No, cieszę się niezmiernie. Tak, Kilian swoją drogą niech odrabia. Maksym. No, jak wolisz na świeżym powietrzu sam odrabiać, no to proszę cię bardzo. Wojtek, napisałeś? No, to jedz. Co prawda to gryzasz resztki po rodzinie, no ale skoro lubisz. A potem możesz wydać książeczkę. Tak, idź z tym. Mam rozumieć, że Madzia już to zrobiła. No to pooglądajcie sobie razem z jej telewizję. Tak, musicie razem troszkę czasu spędzać. Dagmar, skończyłeś, że poleciałeś nie wiadomo gdzie? No, to się cieszę. Proszę. A ty też już kończ tą pracę domową i jedziemy. Jest już po 20. Zbieracie się jak sójki za morze. A Maksym? A Maksym śpi, no. Ale gdzieś ty... No, już myślałam, że wyniosłeś nie wiadomo gdzie. Dobra. Wojtek też poszedł spać. Czyli jak zwykle wszystko na Madzi głowie. Wyjedź na urlop. Z rodziną. Wszyscy? Chyba nikogo nie zapomnieliśmy, mam nadzieję. I możemy jechać. Tak, Madziu, nie zapomnij zostawić miski, żeby napaskudzić w domu. O, jakie samochodziki sobie jeździła. Dobra, musimy chyba wybrać największy dom. Dobra, to bierzemy standardowo ten. Jedziemy na 2 dni. Tylko też pytanie teraz, czy to nam policzy na sobotę i niedzielę, czy nam policzy koniec piątku i sobotę. A dobra, najwyżej przedłużymy. Wojtek i tak jakiś haracz rano dostanie, więc kasa na to będzie. Więc się zastanawiałam, o której godzinie my się tu pojawimy. No to dobra, to w takim razie tak. Czekajcie, niech ja zobaczę, jak tu sypialnie są. Okej. Dobra, więc Iwa tutaj idzie spać. Wszyscy idą spać. Czemu to jest... Tęskni to za domem. No, wszyscy tęsknią za domem. Chciałam zrobić dobrze. Chciałam was wysłać na jakąś przygodę życia. Nie, wszyscy tęsknią za domem. No wam chyba coś się we łbach poprzewracało. Za karę Dagmar będziesz spał sam. Kilian razem oczywiście. Madzia z Wojtkiem też razem. W ogóle Madzia z Wojtkiem niech coś razem urzędują troszkę. Podejdźcie tutaj, bo... Co, może powiesz, że jak jesteś smutna, to nie macie ochoty na...
idź spać. Idź spać jedno z drugim, z trzecim i rano wszyscy wstają w dobrym humorze. I wszyscy rano będą się tutaj dobrze bawić. I bez dyskusji. Dobra, jest czwarta nad ranem, a nasza Madzia już się zerwała. Naprawdę, tak wymyślili z tą tęsknotą za domem, że wytrzaskam ich chyba. Czy jest coś do jedzenia? Nie jest coś do jedzenia. No to sobie weź. Ty jesteś głodny, czy coś? Oj, ty teraz jesteś cały nieszczęśliwy. Ale tak, to sobie... No, Madzia. Proszę ciebie. No i patrzcie, teraz wstała w odpowiednim nastroju. Wojtek też głodny? Czy jeszcze inne dolegliwości? Dobrze, ty idź weź prysznic, później dopiero zjedz. Dagmar jak wstaje, niech coś przygotuje. No, dawaj to. Tak dużo, bo my wielką rodzinę oczywiście mamy. No, ale widzę, że już humorki są lepsze. Tyle dobrego. Wojtek, ty jak zjesz... Nie, najpierw do toalety jeszcze idź. Potem sobie jedz. Pójdziesz sobie na rybki. Dzisiaj ci odpuszczam bieganie, bo wiadomo, jesteśmy na wyjeździe. O, kaczuszki sobie pływają. Masz, idź na ryby. Ciebie mam już z głowy przynajmniej na cały dzień. Madzia, o co ci chodzi? Jak ja ci umysł wystymuluję, to go nie znajdziesz. Idź żaby poszukaj. Już ci przeszło? Dobrze, to później. Serio? Chyba ktoś tu się pomylił. No, mniejsza. O, idź Madziu sobie usiądź i sobie popatrz, jak tu jest pięknie i w ogóle. Iwa niech robi, co chce. Idź się wykąp. Ja o ciebie nic więcej nie proszę, ty się wykąp. Dobra, a tak, ty jak ugotujesz i się najesz, musimy tutaj ci poszukać kogoś... Co to jest? Ziemniak. Musimy ci przecież poszukać jakiejś nowej znajomej. A, jak nie stare babcie, to panowie. Nie, no może nie odwiedzaj. Może ktoś się tak ona patoczy w lesie w jakichś krzaczorach. A gdzie tutaj jest ten? To taka leśniczówka. Weź to zniknij, bo... Tutaj też nikogo nie ma. Albo zaraz pojedziesz tam na tamtą parcelę taką. No, ta sobie znalazła zajęcie. Ktoś już nawet ten rozpalił. Dobra, skupmy się na Dagmarze. On się najpierw musi najeść ładnie. Reszta niech sobie wypoczywa jak chce. Macie... O, Madzia ma tablet, Madzia więcej nie trzeba. Dobrze, chodź weźmiesz prysznic, będzie ci lepiej. I tak się wykąp. Maksym? Gotowanie się nauczył? No, tak też można. Ty najadłeś się? Najadłeś się. Dobra, to wybywamy. Idziemy ci znaleźć jakąś dziewczynę. W lesie. Nie ma tu ładnych dziewczyn. No dobra, może kogoś znajdziesz sam. A jak nie, to ja już zadbam o kogoś. No w ogóle bardzo fajny pomysł mi jeden podsunęliście, ale na razie go nie zdradzę. O. No Dagmar, i teraz się tu porozglądaj. O, patrz, tutaj ktoś jest. Weź tu się przywitaj. A ja przez ten czas się jeszcze rozejrzę. Może ktoś tutaj będzie? Jest jakaś skałka. Dobra, odczepmy się od skałek. Tutaj ktoś jest. Jezu, musisz łazić po całej mapie. Wszędzie cię pełno. Zawsze tyle simów tutaj było, a teraz jak potrzebne, to nikogo nie ma.
mi tu przebiegła wiewiórka? Dobra, nieważne. Mam jakiegoś starszego pana. Coś ty jej już powiedział, co? Pokaż, kto to jest. Młoda, dorosła, no starsza od ciebie. Ty jesteś nastolatkiem, nie? No. No ale dobra, porozmawiaj sobie, nic ci nie szkodzi. Już tutaj ci kogoś szukam. Chociaż bida z tym jak czapka. No, czekajcie, ktoś tu łowi. Ale to ten nasz. Boże, weź ty ją może zostaw, bo ty ją jakieś krzywdę robisz. A może wiem, zrobię z ciebie starego kawalera. Czekaj, bo tu... A, ona jest dorosła. Dobra, za stare, nie czepiamy się. Kiedyś przynajmniej, jak do szkoły chodziłeś, to... To znaczy kiedyś. W Trójce, jak się do szkoły chodziło, to można było poznać znajomych i się zawsze kogoś wyhaczyło. A tutaj bida. Serio, pojechałeś odpocząć po to, żeby odrabiać lekcję, tak? Idź do domu. Idź do domu, może tamten ktoś będzie się szwendał chociaż. Naprawdę nie wiem, co z tobą zrobić teraz. Trzeba byłoby ci kolejną cechę dać, kucharz. A to już jak będziesz dorastał, jak będziesz dorosła. Nie, no serio, zrobię z ciebie kawalera. Innego wyjścia nie widzę. No patrz, twój brat leży z twoim ojcem. Dobra, poruszaj sobie chwilę, co chcesz. O, Madzie, jak zwykle z Iwą. Właśnie, dlaczego ty tutaj jesteś zamiast łowić ryby? Idź tu, łów ryby, niech będzie z ciebie pożytek. Idź na ryby. Ja tutaj jeszcze poprzyglądam, może ktoś tu się znajdzie. Patrz, tu są jeszcze jakieś rybki, tu nie łowiłeś, idź tu. O, mówiłam, że kasa się znajdzie. Dobra, tam Wojtek. Bo nie Dagmar, Wojtek. Tak jak mówiliście, strasznie z Wojtkowacią idą. Idź na ryby. Tobie, Dagmar, już szukam kogoś, czegoś, czy cokolwiek. Jakiego łosia, czy co? Czekajcie, a ta to była... To znowu ten szwendacz, mam rozumieć? Czekajcie, bo tu troszkę więcej ludu się pojawiło. Ona jest no, taka fajna, no ale... Za stara dla naszego Dagmara, zwłaszcza, że on jest nastolatkiem. Też jest, to jest nasz szwendacz. Dobra, lecimy. I tak jest dopiero 10, a odcinek nam się przedłuża. No ale tak to jest, jak się pojedzie na wyprawę. Co ty tu, Madzia, robisz? Chłopaki sobie grają, oni sobie grają. Iwa się szwenda. Dobra, w sumie jest dzień, ale myślę, że moglibyśmy tutaj zakończyć nasz odcinek. Tak myślę, co z tym Dagmarem zrobimy. No, jeszcze ma w sumie chłopak czas na dziewczynę. To Iwa taka wyrywna, że już sobie faceta znalazła. Właśnie, zadzwoń może do niego, no. Weź tutaj, o, porozmawiaj. Na urlop nie zapraszam jeszcze, bo to zdecydowanie za wcześnie. A. Madzia, nie dorzucaj do drewna, bo się zapalisz. Pamiętasz, co było ostatnio u kin? No. No cóż, Dagmar, no to tak to wyszło, że no... Tak już będziesz chyba sam. Nie wiem, a idź coś ugotuj, zawsze gotowanie poprawia humornie. O, masz, zrób naleśniki. Naleśniki też dobra sprawa. Czekajcie, jeszcze raz tutaj ten detek na szybko przejrzę. O, czekajcie, coś tu widzę. Ona jest dorosła, za stara, sorry. Ty jesteś w ogóle już seniorem. O! Patrzcie, tu się coś urządziło. O, młoda, dorosła. Tylko ty jesteś misiem. A zróbmy mu taką niespodziankę. Niech on... Ja tutaj... O, zmienię. Chodź, Dagmar.
Nie, nie gotuj. Idź, poznaj panią Miś. Magdalena Kopytko. Ja nie wiem właśnie, jak ona wygląda. To może być ciekawe. A że ona jest młoda, dorosła, no tam lekka różnica wieku. O ile wyżej jej wyjątkowo kupimy eliksir i ją odmłodzimy. No. To pan? No to pan Szwendacz chyba. Weź z nią sobie. No, od razu lepszy będzie. Kontakt z wami. Dobra, słuchajcie, bo odcinek wyjdzie nam za długi, więc kończymy dzisiejszy odcinek. Czekam na wasze sugestie, co zrobić z Dagmarem. Nie, nie będzie gejem, bo u mnie nie będzie żadnych homoseksualistów w serii. Kuba jest wierszym singlem, przypominam, tak. Więc, o, czekajcie, bo coś się napatoczyło. Ona jest dorosła, spadaj. No, cześć, misiu. No. Dobra, więc tak, więc nasi na razie będą na urlopie, a potem wracają do życia codziennego i trzeba coś zrobić z Dagmarem, a w dodatku będzie nowy wątek z Kilianem i z Maksymem, bo kogoś poznają. Ale to już w przyszłości, a na razie żegnam się z wami. Dzięki wam bardzo serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Widzimy się już za tydzień, tak więc trzymajcie się, no i cześć.